W Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyły się dwa spotkania, na których omawiano kwestie możliwości dofinansowania dla placówek oświatowych oraz przebudowy istniejącej infrastruktury dydaktycznej placówek oferujących techniczne i zawodowe kierunki kształcenia. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta oraz dyrektorzy placówek oświatowych, które funkcjonują na terenie Tarnobrzega. Wspólnie omawiali zagadnienia dotyczące uzyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektów możliwe dofinansowanie będzie wynosiło 85% wydatków kwalifikowanych. Przedstawiciele placówek, dyrektorzy szkół na tym spotkaniu chcieli przedstawić, jakie rzeczywiście w tym momencie wyposażenie znajduje się w ich placówkach, jakie mają potrzeby, w jaki sposób chcieliby doposażyć czy też zmodernizować placówki szkolne. Zebrane podczas spotkań informacje będą służyły do utworzenia zakresów rzeczowych dla projektów, które na dalszym etapie będą zgłaszane do dofinansowania w ramach nowej perspektywy. Drugie ze spotkań odbyło się wyłącznie z udziałem dyrektorów placówek, oferujących techniczne i zawodowe kierunki kształcenia, ponieważ w najnowszej perspektywie unijnej nacisk położony jest właśnie na szkolnictwo zawodowe. Jest taki trend, że uczniowie kończą szkoły licealne, kierunki ogólne, zdają maturę, mają iść na studia wyższe. I ta tendencja, która wydaje się, no powiedzmy, korzystna dla szkół, dla rodziców, wszyscy chcą, żebyśmy mieli wykształconą młodzież, okazuje się, że w praktyce ona nie przynosi efektów, dlatego że mamy wielu absolwentów z dyplomami wykształconych, z wykształceniem ogólnym, a okazuje się, że na rynku pracy przedsiębiorcy szukają fachowców w poszczególnych dziedzinach. Natomiast tych fachowców jest mało. Są zawody, które można powiedzieć troszeczkę jak gdyby wymierają wręcz. Szkoły kształcą, ale na niższym poziomie, dlatego że zainteresowanie uczniów i rodziców szkołami zawodowymi, technicznymi malało przez ostatnie lata. To znaczy teraz ten trend się powoli odwraca i chodzi tutaj o zmienienie jak gdyby świadomości społeczeństwa, że musimy na zawód decydować się wcześniej i kształcić się nie w kierunku ogólnym, bo nie wszyscy musimy być magistrami, ale trzeba szukać zawodu, w którym będziemy się mogli realizować i w którym po prostu znajdziemy pracę. W związku z unijnymi naciskami i w celu wykorzystania w pełni potencjału, jakim dysponują placówki oświatowe, dyskutowano również o możliwościach dostosowywania budynków zgodnie z prowadzonymi kierunkami, jak też o możliwościach międzyszkolnej współpracy, która poprawi wydajność kształcenia. Są budynki, można powiedzieć, nie do końca wykorzystane. Mamy internat, w którym jest miejsce na stworzenie pracowni, na przykład hotelarskich. Jeżeli chodzi o Centrum Kształcenia Praktycznego, tam jest, powiedzmy, część takiego bloku maszynowego, już trochę nieaktualnego. Chodzi o to, żeby zdobyć fundusze na doposażenie tych budynków i też zmienienie jak gdyby ich wyglądu, czyli po prostu chodzi o unowocześnienie bazy dydaktycznej, aby nauka mogła się odbywać w lepszych warunkach. Tarnobrzeski magistrat ma w planach również wdrożenie na terenie miasta zintegrowanego systemu oświatowego, który ma opierać się głównie na budowie sieci szerokopasmowego internetu i wdrożeniu oprogramowania, które usprawni działania między kierownictwem urzędu a placówkami oświatowymi.